Witam Was bardzo serdecznie, Arkadiusz Pan Pawłowski. Dzisiaj w takich bardzo niecodziennych okolicznościach. No i z takim story, które myślę, na które bardzo wielu z Was czekało. Przerywam milczenie. To jest to, co chciałem powiedzieć. To jest coś, czego tak naprawdę bardzo nie chciałem. W sensie, jakby cała ta sytuacja jest dla mnie absurdalna i abstrakcyjna, ale chciałem siedzieć cicho, nie chciałem robić afery, nie chciałem sobie budować zasięgów na jakiejś tam dramie internetowej. Na to, że albo się po prostu z zarządem i włodarzami dogadamy, a jeśli się nie dogadamy, to rozstaniemy się po prostu jakoś tak z klasą, w ciszy, spokoju itd., itd. Już po Cage'u planowałem coś nagrać, zostałem poproszony przez nich, żeby tego nie robić. Teraz, kiedy został w to wciągnięty także Sylwester Wardenga, który szuka prawdy, tak naprawdę nie wierzę, że on ma jakiekolwiek złe intencje, no to nie chcę, żeby on też dostawał tutaj rykoszetem, dlatego muszę zabrać głos. Pojawi się u niego na kanale bodajże jutro czy pojutrze filmik. Mam nadzieję, będzie ostatecznym rozwiązaniem kwestii wszystkich, kwestii 600%, kwestii ultimatum, tych wszystkich absurdalnych rzeczy. Ludzie, którzy mnie znają, doskonale wiedzą, jaki jestem. Ci, którzy mnie nie znają, no to mam nadzieję, że będą mieli lepsze obejrzenie tego filmu. I mam nadzieję, że to będzie ostateczne rozwiązanie tego tematu. Dziękuję, że ze mną jesteście, dziękuję za te wszystkie wspaniałe wiadomości, za to wsparcie. No i co wam mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że już więcej takich filmików, takich poważnych, takich smutnawych nie będę w najbliższym czasie nagrywał. Będziecie mieli więcej powodów do radości wraz ze mną, a tymczasem już za chwileczkę zapraszam na streamka z Fifki. Do zobaczenia.